Odcinku. Ale mamy klimatyzację, co? Barierka jest. Pryskamy rzepak na chowacza. Warunki są idealne. Plus 15. Chowacza naprawdę od groma. Nalot jest. Erytroidem pryskamy, żeby go zwalczyć. Bo już później jakieś przymrozki prognozują, więc to co teraz naleciało, to zwalczymy. Kończę oprysk. Zostało mi 7 hektarów i bajlando będzie. Zaraz pojedziemy na najbardziej mokrą działeczkę. Dobra, widzimy się za chwilę, bo tutaj jest zakręt. Dawno nic nie było z oprysków, to mówię, nagram wam coś fajnego. Dobrze jadę, 8 na godzinę, 4-6 bara, wychodzi dobrze wtedy. O, ale wiaterku teraz nie ma. Z pierwszym opryskiwaczem musiałem bardzo lance trzymać nisko, bo wiaterek był. Z drona wpadają teraz nagrania. No. No i co ja wam mogę powiedzieć? Niedziela jest, kurde, widzicie. Będzie hańba, wstyd. Praca w niedzielę. Jakbym nie powiedział, to byście nie wiedzieli. A powiem. No kurde, tak wychodzi. Robak nie wie, jaki to jest dzień. Nie wybiera, czy to jest poniedziałek, czy sobota. Musimy to wykonać, bo jutro akurat już ochłodzenie jest, a nalot jest naprawdę bardzo duży chowacza. A rzepak mamy, widzicie, mówicie, po co tak szybko nawozy sialiście, po co topiliście się. No i co, nawóz dany, rzepak mnie zgłodniał, piękny zielony jest. Oby tak było dalej. Na ten moment oko cieszy. Zobaczymy, co będzie później. W tym roku ubezpieczymy ten rzepak na te gradobicie. Jak człowiek raz się przejedzie na czymś, to później będzie na to uważał. Chociaż może nie przyjdzie gradobicie, ale trzeba będzie ubezpieczyć. Dziś są 5 hektarów rzepaku w tym roku. Odmiana Lauros. Bardzo fajny wigor ma. No, kurde, powiem wam szczerze, że 36 roślin, jak pamiętacie, ile sialiśmy. A tu naprawdę wszystko zostało. Oby tylko żadne przymrozki mocne nie przyszły. Mrozy całodobowe najgorsze. Przymrozki tam mu jeszcze nie zaszkodzą. Pokazują coś tam za 5-6 dni
Minus 5 ma być nad ranem. No ale pogoda nie wybiera. Naprawdę mamy w tym roku warunki takie, że przyspieszone to zostało wszystko. Dlatego te nawozy musieliśmy też porozsiewać, bo to wszystko głodne zacznie się. A jak wiecie, zagłodzi się na samym początku, to już później to nie chce tak rosnąć, jak powinno rosnąć. Jak ze wszystkim. Zamknięty nawóz mamy w rzepaku. Zamknęliśmy go w lutym. Pod koniec lutego. Co wam mogę powiedzieć? Zmniejszyliśmy w ogóle nawożenie. Zobaczymy, co to wyjdzie. 2 lata temu mieliśmy tak, jak powinien dostać. Rok temu zmniejszone nawożenie zostało. A w tym roku jeszcze mniej nawozu daliśmy niż w tamtym roku. Zobaczymy. Kurde, ten siewnik zagromaszu naprawdę super robotę robi. Nie wiem, teraz mogę załączyć wam, nie zrobiłem dużo zdjęć, ale jak wychodziłem dzisiaj, to było na każdym kwiatostanie, gdzie już się zaczyna budować kwiatostan, to było od 2 do 4 chowaczy, naprawdę jest od groma tego, dlatego trzeba wykonać ten oprysk. Mamy przyspieszony rzepak, dużo osób tutaj nie wyjechało też z nawozem. W naszych terenach my jako nasze działki mamy dosyć suche. Mieliśmy tam gdzieniegdzie wtopy. Ojejku, tam nagraliśmy tak, jak tam nagrałem. No wtopa to się fajnie ogląda zawsze, nie? Ale to jest tylko jedna działka na... to są 2 działki takie mamy na zbożu mokre. Na rzepaku mamy najmokrzejszą tamtą i zaraz będziemy jechać. Trochę tam są kolejne, ale później myślę, że to się tam ujeździ ciągnikiem. Jak to jeszcze troszeczkę obecnie, pojedziemy z Przemkiem. Ujeździmy to kołami i tyle w temacie, żeby później przy płatku było to jakoś dobrze wykonane, ten oprysk. No i dobra, musimy złożyć, bo przejeżdżamy na kolejną działkę, hektar 15, hektar 20, tam jest później na 3,40. Dobra, sobie na tych obrotach, bo mam na tempomacie ustawiona 8 na godzinę, to już tak dojedziemy. Chociaż o, tak możemy, bijemy E i jedziemy. Bardzo ciepły luty, nie wiem jak to u was wygląda, ale u nas naprawdę wszystko ruszyło. Wyobraźcie sobie, u nas jest nalot, bardzo duży nalot chowacza. A u Mańka już dalej, 12 km tylko dalej, pan Zbyszek sprawdzał, nie ma chowacza. Tak samo Jarek Gawrych sprawdzał, mówi, też nie ma chowacza. Ale u mnie, kurde, jest. Jest jakoś tutaj, widzicie, trochę cieplej, trochę ta ziemia jest trochę inna, bo tutaj się szybciej to nagrzewa, ten rzepak szybciej rusza. Trzeba po prostu wykonać ten zabieg. Może się uda, to wrócimy z codziennymi odcinkami. Trochę odpocząłem. Niedługo Milena też urodzi. Już myślę, że w tym tygodniu powinno się to wszystko rozwiązać. Jak mały Adaś chciał wyskoczyć szybko, to teraz, kurde, nie chce się wykluć. Cały czas siedzi. Marcelinka też się już nie może doczekać. Łyżeczko mamy przygotowane, wózek też już przyjdzie. I no tylko będzie się cieszyć człowiek z kolejnego potomka. Po Adaśka będzie. A nie potomka. No i tu wjeżdżamy. Tu jest słaba ziemia. Kiedyś nagrywałem, wam pokazywałem, jaka tu jest ziemia. Na środku jest piasek. 5., 6. klasa. Ale pola się nie wybiera. Pracuje się na tym, co się ma. Dobra, rozkładamy. Nie chcę się rozłożyć teraz, bo usztywniłem trochę lance. O, i teraz zawsze muszę cofnąć, żeby się rozłożyły. Ale to dla mnie żadnego problemu nie robi. Ale lanca bardzo fajnie teraz idzie prościutko. Podokręcałem te wszystkie śrubki. Te wszystkie śruby podokręcałem, więc teraz dla mnie lepiej się pryska. A rozkładanie nie sprawia mi jakiegoś większego problemu. Dobra, D2 i akcja. A, teraz o, wszystko słychać. Co niebezpieczne pryskanie w takich warunkach, co? Bez szyby. No, widzicie, jak ładnie teraz lanca się prowadzi? Kurde, bajka.
A tak to trochę ją tam majtało, tak o. A teraz ona taka sztywna jest, że nie ruszy się. Lepiej mi się to wydaje. Wymontowałem te w ogóle siłowniki gazowe, bo tam co niby mają, miały stabilizować tą lancę, tam nie ma dobrej stabilizacji w Biarckim. Musiałem ominąć to i jest po prostu od razu z hydrauliki jest na siłownik i siłownik mi teraz nie przepuszcza, tak przepuszczał przeważnie i tak jak się pryskało, to zaczynał albo w prawo schodziło, albo w lewo cały czas po jakimś czasie. Tutaj już nie ma rzepaku, już jest słaby. Widzicie, piaseczek. Tu już wyschła ziemia. Ale tak to jest. Najsłabsze pole z rzepakiem tu jest. Nawet nie zajeżdżam do rogu, bo to nie ma sensu. Muszę patrzeć, żeby tutaj te gałęzie nie zahaczyć. Zawsze człowiek mówi, kurde, przyjedzie to powycina, a kurde się nie chce nieraz tą zimę latać po śniegu, czy... A tutaj trzeba będzie trochę podciachać to. Nie wiem jak wy, ja na przykład jak opryski wykonuję, to nie dojeżdżam do rogów, bo więcej to będzie, że no ten narożnik ile tam będzie niedopryskany, nie? I tak później na koniec te łamanie rzepaku jakby się cofało, no to więcej szkód się narobi niż to warte. Dlatego tak o robię, jadę, troszeczkę na sprzęgle dotrzymuję, żeby tam dawka była odpowiednia. I teraz gaz. I jedziemy. Dobra, i jedziemy. Section control się włączy. O. Tutaj nawet jak jęczmień kosiliśmy, to tutaj do połowy pola kapitalne, od połowy pola dziadostwo. No widzicie, jak fajnie lanca się prowadzi, nie ucieka mi. Tak jak widzę, bo trochę zwiększyłem obroty, prędkość, bo zawsze pryskaliśmy 7,7, 4,3 bara, a teraz wychodzi przy 8 na godzinę 4,6 bara. Przy wietrze trochę gorzej, bo jest mocno rozpylona ta kropla, ale trochę szybciej ubywają te hektary. By można było zmienić końcówki, to wtedy by można szybciej jeździć, ale nie na te napryskiwać, powiem wam. Dobra, tutaj tak, tu mieliśmy do ścieżki pryskaliśmy, czyli tutaj tak wyłączamy i jedziemy. Tak, do ścieżki. Czasem nieraz na sekcja niektóre to więcej podbija ciśnienie, muszę zmniejszać na 4,6. Regulowałem to, ale kurde zawsze to po jakimś czasie trzeba znowu regulować. Żeby każda sekcja dobrze wydawała. Dobra, widzimy się na najmokrzejszej działce z rzepakiem. Jesteśmy na najbardziej mokrej działce z rzepakiem. O kurde. Żeby tu się nie utopić, nie? A nie, jeszcze jedną mamy mokrą, tam gdzie wtopę zrobiłem. Tam w ogóle nie jechałem pryskać. Odpuściłem sobie te pole. No tutaj piękny rzepaczek, gdzie jest słabsza ziemia, a tam na glinie jest bardzo zły, bardzo brzydki, bo wymokło. Dobra, pokażę wam. Jest chowacz. O, będziecie pytać, nie ma nic, nie ma nic, po co pryskasz? O, widzicie? Pierwsza roślina. I trzy sztuki. A jedna tylko wpadła. O, widać na kamerze? Nie widać dziada, nie? Kolejną sztukę weźmiemy. O, jest. Jesteś dziadzie. Jest, dwa. Dwa są. Widać to na kamerze? Nie wiem czy to widać. Na ręce widać, nie? Dwa dziady. Dobra. Trzeba jechać z tym zabiegiem, bo to kurde naprawdę trafione będzie. Bo to jutro na lotu już nie będzie, bo jutro chłodniej. To co naleciało, to zwalczymy. On dopiero co naleciał, ten chowacz. On musi się pokopulować. Po kopulacji
zacznie nakuwać. A już wtedy nie będziemy mieli odpowiedniej pogody, bo pokazują naprawdę ochłodzenie, ale on będzie żerował. Dopóki nie będzie przymrozku. Ale piękny tu jest rzepak, naprawdę, a później takie wypaleniska będą, jak wody nie będzie. Ajajaj, żeby końcówki nie zerwało, dobra. Tu też trzeba będzie gałęzie poprzecinać. Na końcach lancy mam te tańsze końcówki. Bo one te wystają, bo one są z rała na arak, czy z arak na rał, już kurde nie wiem. Po prostu musiałem przeduszki sobie kupić. Bo miałem wszędzie zamontowane, to urywały mi się często te krańcowe. Ale powinniśmy już przejść, bo naprawdę długo nie padało. Mamy gdzieś już 10 dni bez opadów. Może ten rzepak tutaj jeszcze się uratuje, co? Góra wezmę do góry. Ważne, żeby opryskiwać nie siadł. Wyżej lance, bo kurde, buja. Myślicie, żeby górą ją trochę jechać? Może i tak. Nie, już padliśmy. O kurwa, ja przedniego napędu nie miałem załączone. Ryjemy! Teraz dopiero, kurwa, przedniego napędu, co? Ja bym tu siadł. Wody wziąłem na 7 hektarów. 6,80 mam. Do zrobienia. Gdzieś tak przeliczyłem sobie. 600 litrów zostało. Czyli dobrze. Tak, on, ta miarka to tak i tak nie pokazuje dobrze. Kiedyś zmienimy opryskiwacz, ale na razie są inne wydatki. Marzy nam się Amazonka 27-metrowa. Taka już na większym wypasie. Coś używanego. Trzeba będzie szukać. W granicach 250-300 tysięcy złotych, coś takiego. To już fajna maszyna będzie. I ten będzie dalej chodził. 5200? Myślicie, da radę? UX 5200? Czy 4200 do tego ciągnika? Jak myślicie? Dałby radę 5200? 95-konny? No i tak sobie działamy. Taka wstawka mała do filmu będzie. Widzimy się w kolejnej części odcinka. To już pewnie będzie jutro. A ja jadę. A ja kończę to pole. Jeszcze mam jeden przejazd na jednym polu, bo tam mi brakło. I jedziemy sobie na kolację z Mileną jakoś.